Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, ile kosztuje pokonanie 100 km autem elektrycznym. Poza gotowym zestawieniem dla 20 popularnych modeli elektryków, porozmawiamy również o tym, od czego zależy koszt ładowania auta elektrycznego oraz jakie są 4 sposoby ładowania elektryka za darmo. Jeśli jesteś totalnie nowy w elektromobilności, to poza tym, że zapraszam Cię do zostawienia suba na kanale, to informuję, że tak, można, są sposoby na to, żeby ładować auto elektryczne za darmo i to aż 4, oczywiście w pełni legalne. Ja jestem Lopez i wożę się na prądzie. Zapraszam Cię na nowy odcinek z serii Herbatka z prądem, czyli konkretnie o luźnych tematach. Zapinaj pasy, jedziemy! Szybkie przypomnienie na początek, zanim zaczniemy, przypominam i informuję o akcji Elektryk Bloku i Elektryk Domu prowadzonych oczywiście przez nas. W przypadku Elektryka Bloku mam na myśli montaż punktów ładowania zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wszelkie linki, wszelkie odnośniki znajdziesz w opisie i na stronie bezszelestnie.pl, a teraz jedziemy z tematem filmu. Punkt pierwszy. Od czego zależy koszt ładowania auta elektrycznego? Czynniki bezpośrednie są dwa. Pierwszy z nich to koszt 1 kWh energii w miejscu ładowania. Prawdopodobnie ta jednostka jest dla Ciebie obca, jeśli nie jesteś na bieżąco z nie tyle motoryzacją, co z elektryką samą w sobie, elektrotechniką. Podam Ci przykład. Jeśli na przykład odkurzacz ma 1 kW mocy i pracuje przez godzinę, to przez godzinę zużyje 1 kWh energii. O tym, ile kosztuje 1 kWh energii na przykład u Ciebie w domu, znajdziesz informację na umowie o dostawę prądu albo na ostatniej fakturze za prąd. Drugim czynnikiem, bardzo ściśle powiązanym z pierwszym i bezpośrednio powiązane z pierwszym, jest zużycie energii, w tym przypadku nie odkurzacza, a auta. Czynnikiem pośrednim jest metoda ładowania. Do tego przejdziemy zaraz. Nie mamy bezpośredniego porównania, odniesienia, tak jak w przypadku motoryzacji spalinowej, gdzie jest różnica benzyna-diesel. Tutaj prąd jest zawsze prąd, niemniej różnią się metody ładowania. Są metody dwie, AC i DC. Jeśli łatwiej Ci zapamiętać, to AC i DC. Są o nich odcinki, niemniej nie robimy teraz wykładu, to nie jest wychowanie elektromobilne. Tak, tylko wspomnę szybko, żeby łatwiej się było rozeznać. Metoda AC to jest ta wolniejsza, ale zazwyczaj tańsza. To dotyczy ładowania się chociażby ze zwykłego gniazdka, ze słupka na mieście czy z wallboxa, tak zwanego ściennego zasilacza, a metoda DC jest tak zwana szybsza, ale zauważalnie droższa. Jak zauważalnie? To do tego przejdziemy zaraz i to dotyczy głównie stacji szybkiego ładowania oraz niektórych firm, które wyposażyły swoje stanowiska, swoje siedziby w ładowarki właśnie szybkie. Jeśli chcesz poznać bardziej, na czym polegają obie metody, zapraszam na te odcinki, ale teraz przechodzimy do tego, jakie są koszty pokonania 100 km autem elektrycznym. Ok, przygotowałem tutaj zestawienie, w którym mamy oba czynniki, o których mówiliśmy przed chwilą. Po pierwsze, jest to średnie zużycie auta. Mamy tutaj 20 bardzo popularnych aut, nie tylko w Polsce, ale ogólnie oczywiście elektryków jest dużo, dużo więcej. Tutaj wyciągnąłem 20 tych, które możemy spotkać na ulicach albo na które mamy teraz poskładane zamówienia, no bo na samochody jakiekolwiek ogólnie trzeba nieco poczekać w tej chwili. Wszelkie dane, jeśli chodzi o średnie zużycie, pochodzą z portalu EV Database i są tym parametrem zużycia energii właśnie FVDB, tym postrzeganym jako bardziej życiowy, a nie norm serwowanych przez producentów. Także tak, tutaj mamy auta, tutaj mamy średnie zużycie energii w kilowatogodzinach na 100 km. Przykładowo dla Tesli trójki Long Range, czyli z dużą baterią, jest to 15,5 kWh, dla Tesli Y 17,2 i tak dalej, i tak dalej. A poziomo mamy stawkę za 1 kWh energii. Od 0 zł, tak, dlatego że mówiłem, że samochód elektryczny, jest parę sposobów na to, żeby naładować go za darmo. O tym pomówimy zaraz. Od 0 zł do 4 zł za 1 kWh. Tutaj stawka idzie schodkowo. Najpierw co 25 groszy, potem co 50, żeby łatwiej się liczyło. A na górze mamy taki, powiedzmy, wykres, diagram, w jakich sytuacjach, w jakich miejscach i przy jakich metodach łapie się dana stawka za kilowatogodzinę, jako właśnie ten drugi bezpośredni czynnik, który determinuje koszt ładowania. Idźmy od dołu, gdzie ładowanie jest najtańsze. Najtańsze prawdopodobnie będzie w Twoim domu, jeśli masz taryfę nocną. Ładowanie w domu dotyczy metody AC, to jest taka informacja, czyli tej wolniejszej. Wprawdzie 25 groszy już raczej odchodzi w zapomnienie wobec najbliższych podwyżek cen prądu itd., itd. I niemniej zostawiam dla porządku. I to jako w przedziale od 25 do mniej więcej 75 groszy. Teraz średnia będzie
będzie gdzieś pośrodku. Z tego możemy wyczytać, że na przykład Tesla trójka, jeśli zużywa średnio 15,5 kWh, a tyle płacimy za 1 kWh plus te wszystkie jakieś tam opłaty, które są na rachunku w domu, pokonanie 100 km ładując się w domu w taryfie nocnej, oczywiście w nocy, będzie nas kosztowało 7,75 zł. Znajdźmy jakiś inny samochód dla porównania, niech to będzie Skoda Enyaq 80, jest troszeczkę bardziej prądożerna, nic dziwnego, jest to samochód znacznie większy rodzinny. Mamy, załóżmy pesymistycznie, większą stawkę ładowania się w domu, gdzie był Enyaq w tym miejscu, to już jest 9,15, a tutaj 13,73 po większej stawce za oczywiście 100 km. Jak widzisz, tutaj sytuacje nam się zazębiają. Następną w kolejności, co do idąc z kosztami proporcjonalnie, mamy taryfę całodobową w domu. Czyli niezależnie o której godzinie pobieramy prąd, stawka za prąd jest taka sama. Jest to przedział między 50 groszy a złotówkę. Oczywiście proporcjonalnie do podwyżek prądu albo po przekroczeniu legendarnych 2000 kWh to będzie bliżej tej złotówki. Także dla tej kolumny złotówkowej sobie porównajmy ceny i jakby to wyglądało. Tesla trójka w momencie, kiedy masz taryfę całodobową, ładuje się już za 15,50 versus niecałe 10 zł w przypadku taryfy nocnej. Także jest różnica, jeśli kalkulujesz posiadanie samochodu elektrycznego wyłącznie na posiadanie go, na ładowanie go w domu, warto będzie rozważyć przejście na taryfę nocną. Oczywiście jeśli nie wyklucza to pracy innych sprzętów. W momencie, kiedy mamy taryfę nocną, racjonalnym jest odpalać pralkę, zmywarkę i wszelkie tego typu energochłonne sprzęty w domu. Jeśli się grzejesz prądem, to już zależy. To jest oczywiście przypadek indywidualny. Oczywiście w sprawie tego przypadku indywidualnego możesz się do nas odezwać, niemniej o tym zaraz. Wychodzimy powoli z domu na ulicę, jakkolwiek to zabrzmi, mamy punkty AC publiczne. AC, czyli jeszcze te wolniejsze, na których ładowanie samochodu trwa kilka godzin, zazwyczaj nie więcej niż 8, jest oczywiście zależne od samochodu, bo jakby się postarać to i 30, ale powiedzmy, że dobra, niech będzie, że 12 to jest maks. Przedział średnich kosztów przyjmijmy sobie na złoty 50 zł, w zależności od miejsca, w zależności od właściciela punktu ładowania, może być oczywiście darmowy, to jest jakby, zależy kto ma jaki gest, jest właśnie w gestii właściciela punktu ładowania, przyjmijmy sobie, że rozpiętość jest od złotówki do złoty 75 za 1 kWh. Idźmy tutaj cały czas Teslą trójką jako pierwszy przykład z brzegu, bo najłatwiej sobie to zobaczyć. Przy średniej cenie ładowania się z punktu AC na poziomie złoty 50 zł, już mamy 23,25 zł. Przy tym samym czasie ładowania co w domu, tyle że w miejscu publicznym. Już widzimy, jaka jest rozpiętość czasowa. Tutaj mamy cały czas tą samą metodę, więc na potrzeby tego zestawienia załóżmy, że samochód będzie się ładował taką samą ilość czasu w publicznym punkcie AC, co i w domu. I widzisz, jaka jest rozpiętość. W taryfie nocnej w domu koło dyszki, tutaj już powyżej 2, albo około 2, jeśli to jest na przykład stawka złoty 25. Stąd też tekst bardzo często powtarzany przeze mnie w innych materiałach, że podstawą ergonomii i ekonomii użytkowania samochodu elektrycznego jest możliwość ładowania go w domu. Dom to też blok, przypominam. I teraz powoli wchodzimy w ładowanie DC, czyli tak zwane szybsze. Prąd na firmę jest droższy, dlatego widzisz, jak wyraźnie droższe jest ładowanie samochodu elektrycznego w firmie. Oczywiście to jest skierowane głównie do właścicieli zakładów pracy. I to, że prąd będzie droższy na firmę, to też musisz sobie odpowiedzieć na to, czy przejście na przykład z perspektywy właściciela firmy, czy przejście na elektryczną flotę będzie dla ciebie, czasem nie będzie dla ciebie nadal bardziej opłacalne. Załóżmy, że płacisz 2 zł za kilowatogodzinę po ostatnich podwyżkach w taryfach przypisanych dla firm, wyposażasz się w Teslę trójkę, no i pokonanie 100 km, zakładając to zużycie, kosztuje ciebie przy tej stawce 30 zł. Stawka jest wyraźnie wysoka na tle zwłaszcza odbiorców domowych. Wartość jest dosyć atrakcyjna. Jest to ekwiwalent na ten moment 4, no niecałych 5 litrów paliwa, więc oczywiście już pomijamy teraz wrażenia z jazdy i tak dalej. Mówimy z perspektywy zwłaszcza firmowej o czystej ekonomii użytkowania auta elektrycznego. Co będzie w przypadku busów? No spalanie jest proporcjonalnie większe, dlatego każdy przypadek jest indywidualny i porady dla każdego przypadku znajdziesz albo na kanale, albo w formie innych filmów, albo kontaktując się z nami bezpośrednio. Tutaj zawarłem obie metody, to znaczy zarówno AC, jak i DC w firmie, dlatego że nie ma znaczenia, jakie urządzenie do ładowania w swojej firmie zamontujesz, prąd będziesz kupował w
większości przypadków po prostu po tej samej stawce. Urządzenie ładowarka DC jest szybsza, ale wielokrotnie droższa od wallboxa. Niemniej, jeśli masz na przykład rotującą flotę pojazdów typu na przykład piekarnia, gdzie co jakiś czas ktoś podjeżdża na godzinę po to, żeby się załadować i on w tą godzinę musi naładować auto, to wtedy zamiast na przykład kilku punktów AC dla samochodów, żeby ładowało się kilka na raz w nocy, montujesz w tej samej cenie jeden DC po to, że na przykład podczas 40-minutowego załadunku na przykład bus elektryczny ładuje się do pełna, wyjeżdża, zanim przyjeżdża drugi i tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu mamy punkty DC publiczne. Są to te szybkie stacje ładowania, są to te szybkie ładowarki. Rozpiętość kosztów jest znaczna. Dolną granicą, którą można spotkać w tym momencie, są okolice 2 zł, górną nawet 4 i powyżej. Oczywiście wszystko zależy od miejsca, wszystko zależy od operatora, kto jest właścicielem tej ładowarki i kto pobiera opłaty. Na ten moment za średnią przyjmijmy 3 zł, to będzie taka naprawdę górna półka tej średniej. Oczywiście dbajmy tutaj o pesymizm, myśl zasady, że lepiej się pozytywnie zaskoczyć. Załóżmy sobie, że będzie to 3 zł, aczkolwiek bardziej te 2,50. W tym przypadku, bazując cały czas na tej Tesli, mamy już za 100 km 46 zł, a pójdźmy po bandzie całkowicie, mamy 62 zł. Jak widzisz, prawdopodobnie w tym przedziale kosztów za 1 kWh zaczynamy się zbliżać albo dopiero porównywać versus samochód elektryczny, eksploatacja samochodu elektrycznego, oczywiście od strony samej jazdy, versus auto spalinowe. I tak jak mówię, odłóżmy wrażenia z jazdy na bok, dlatego że tutaj elektryk, no sorry, ale win. Najbardziej spodziewanym kosztem załadowania auta elektrycznego w punkcie DC publicznym na szybkiej ładowarce dotyczy to głównie tras, ale też centrów miast typu galerie, gdzie coraz częściej można spotkać publiczne punkty DC właśnie szybkiego ładowania, gdzie podczas 40-minutowych zakupów jesteśmy w stanie naładować się naprawdę od zera do pełna na kolejne kilkaset kilometrów. Będą to wartości między 2 a 2,50, czasami patrzące w stronę 3 zł, ale gdyby zerknęły znacznie powyżej tych 3 zł, to transparentnie przekazuje tabelkę, jak to wyglądałoby także w tej sytuacji. Także jak widzisz, sama gradacja kosztów ładowania jest bardzo duża. Od super optymistycznego założenia niecałych 4 zł w domu przy tej stawce, ale wiemy dobrze, oboje, że jest to mało osiągalne. Niech będzie tutaj bliżej tej dyszki w domu w taryfie nocnej. Popatrzmy też po innych samochodach, tak? To są okolice 10 zł w domu w taryfie nocnej. Tyle o ile w jeszcze całodobowej versus około 50 zł do 60. Tutaj mamy Audi e-tron Quattro. No zużycie już jest znaczne, ale wrażenia z jazdy też są znaczne. 60-70 zł, także w tym pułapie poruszamy się w przypadku najszybszego ładowania publicznego, na które spojrzymy głównie jadąc w trasę, gdzie wiemy, że nie dojedziemy do celu podróży na jednej baterii. Także ładowanie może być, rozstrzał cen ładowania jest w tym przypadku 5-krotny, jakby się postarać, to i 6-7-krotny, a jakby się jeszcze bardziej postarać, to zawsze punktem wyjścia będzie opcjonalna możliwość, oczywiście przywilej nie dotyczy każdego, zaraz przejdziemy do reguł, uzupełnienia energii za 0 zł. Dodaję to w tym zestawieniu głównie dlatego, że no jeszcze się nie spotkałem, żeby w jakichś określonych warunkach ktoś rozdawał benzynę. Do tego, jakie to są określone warunki, tak jak przed chwilą wspomniałem, przejdziemy zaraz. Mam nadzieję, że tabelka jest dostatecznie czytelna. Jeśli nie, napisz proszę w komentarzu, upublicznij ją w jakiś inny sposób. Niemniej wierzę, że dzięki tego typu zestawieniu, tego typu wzorowi, po prostu średnie zużycie na 100 km razy stawka na za 1 kWh, bez problemu sama przeliczysz, jaki jest koszt pokonania 100 km wybranym przez Ciebie autem elektrycznym, na przykład oglądając katalog czy jakieś YouTube'owe testy. Tutaj tak nieśmiało zapraszam na playlistę testów aut na kanale Bezszelestni Wozimy Się Na Prądzie. Wiem, że teraz wszyscy czekają, o co chodzi z tym ładowaniem za zero, także przejdźmy do tego ładowania za zero. Ok, wracamy do prezentacji, do sposobów na bezpłatne ładowanie. Sposobów na bezpłatne ładowanie mamy 4. Pierwszy jest to publiczny punkt ładowania AC bądź DC, czyli ten wolny bądź szybki. Tak, na określonych warunkach zdarzają się pojedyncze, ale są bezpłatne punkty ładowania, na przykład samorządowe, bądź jako działanie prestiżowe, marketingowe jakiegoś podmiotu, na przykład firmy, sklepu sieciowego, bądź hotelu, który udostępnia swoim klientom podczas na przykład korzystania z usług możliwość naładowania samochodu elektrycznego, co jest bardzo fajnym gestem w obie strony, dlatego że na przykład sieć sklepów, która zainwestuje w punkty ładowania, najczęściej wrzuca sobie to w fundusz marketingowy, co jest dla nich nieporównanie bardziej prawdopodobnie owocne, jeśli chodzi o bezpośrednie ściągnięcie klienta, niż
na wykupienie na przykład reklamy na kilka tygodni w telewizji, ale to są moje domysły. Za to podejście już praktyczne, jak do tego właśnie podejść, znajdziesz w filmie Ładowanie samochodu elektrycznego za darmo, gdzie dokładnie omawiam te sposoby. Drugi punkt to jest fotowoltaika i inteligentny wallbox z domu. Chodzi o możliwość ładowania się wyłącznie nadwyżkami prądu z fotowoltaiki. Oczywiście ma to też swoje minimum. Instalacja to nie mogą być trzy panele na krzyż, krótko mówiąc. Wszystko co i jak oczywiście w tym filmie zapraszam. Punkt trzeci. Metoda przy okazji. Choćby ze zwykłego gniazdka, bo tak, samochód elektryczny można ładować ze zwykłego gniazdka. Przy okazji pobytu na siłowni, w restauracji i tak dalej, i tak dalej. Można zapytać, czy jest możliwość podładowania samochodu elektrycznego, a być może właściciel lokalu już się pochwalił, że jest taka możliwość, że podczas korzystania z usług nasi klienci mają za darmo, zwłaszcza w hotelach. Jest tego więcej niż można by się spodziewać. Metodą ładując się na przykład ze zwykłego gniazdka oczywiście nie uzyskamy tutaj imponujących prędkości i czasów ładowania, niemniej jeśli na przykład w jakieś miejsce typu siłownia, restauracja mamy 30 km, nasz samochód ładuje się z prędkością ze zwykłego gniazdka, ładuje się z prędkością powiedzmy 15 km zasięgu na godzinę, a jedziemy na 2 godzinki na siłownię czy do restauracji, to odrobimy sobie pokonany dystans i teoretycznie, hipotetycznie tym sposobem w ogóle nie będziemy potrzebowali korzystać z jakiejkolwiek infrastruktury ekstra, czy szukać punktów ładowania i kalkulować czasu postoju na owych punktach ładowania, dlatego że gdzie nie pojedziemy w idealnym świecie, tam sobie na miejscu odrobimy zasięg, który pokonaliśmy na miarę możliwości bezpłatnie. Uwierz, są takie punkty, gdzie ich szukać, do tego przejdziemy zaraz. Punkt czwarty jest to auto gwarantujące bezpłatne ładowanie, głównie na sieci producenta. Tutaj koronnym przykładem jest Tesla, która w odpowiednich przedziałach czasowych udostępniała bezpłatne ładowanie. Czasami było to tylko i wyłącznie dla pierwszego właściciela, czasami było to przypisane do auta i oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie sieci Tesla Supercharger. Za wiele tych punktów nie ma, niemniej jeśli są, da się zwiedzić na przykład Europę na koszt Elona Muska, bo czemu by nie? Jeśli jesteś nowy na kanale, to szybko powiem Ci, co i czego możesz się spodziewać w ogóle na tym kanale. Oczywiście zachęcam do zostawienia suba. Po pierwsze jest to seria Wychowanie Elektromobile, czyli prostymi słowami o elektromobilności. Tutaj głównie przekładając z technicznego na nasze, uwierz, że prąd jest prostszy niż się może wydawać, więc jeśli chcesz na przykład podszkolić się nieco z elektrotechniki, to zapraszam do wszelkich materiałów, ale jeśli szukasz wyłącznie gotowców, żeby móc się odnaleźć w elektromobilności, ale w ogóle nie studiować woltów i amperów, to tak, ta seria jest dla Ciebie. Seria Herbatka z prądem, czyli konkretnie luźnych tematach. Jakie to są luźne tematy? Takie jak dziś. Inne przykłady luźnych tematów, proszę bardzo, przywileje samochodów elektrycznych. O niektórych, patrząc po komentarzach, nie wiedzieli nawet właściciele samochodów elektrycznych. Bardzo polecam ten materiał. Jak stać kolejce do stacji ładowania? Tak, patrząc prawdzie w oczy, mamy za mało stacji ładowania względem tempa przybywania samochodów elektrycznych. Tworzą się kolejki, tworzą się ciekawe sceny w tych kolejkach, dlatego bądźmy gentle elementami bezszelestnymi i ułatwiajmy sobie życie wzajemne. Jak już stoimy na stacji ładowania, to poinformujmy innych, żeby inni wiedzieli, że musimy stać w kolejce albo ile będziemy się ładować. Po tematy typu to już było, czy elektryk może być samochodem rodzinnym, ale nawet jak zaprojektować samochód, czy jaki jest paradoks podróży autem elektrycznym. No właśnie, podróże i jeszcze raz podróże, temat nieco tabu w przypadku elektromobilności. Wychodząc temu naprzeciw, nie czekając ani trochę, założyliśmy portal elektrykiem na weekend.pl. Jest to baza miejscówek turystycznych i rekreacyjnych, które deklarują możliwość ładowania auta elektrycznego podczas pobytu. Uwierz, że większość z tych miejsc, które widzisz w formie pinesek, wtyczek na mapie, to są tylko zwykłe gniazdka i uwierz, że jeszcze większa większość z tej pierwszej są to bezpłatne punkty ładowania dla gości hotelowych. Dlatego jest to jeden ze sposobów właśnie podróżowania samochodem elektrycznym. A jakie są sposoby na podróżowanie samochodem elektrycznym, przedstawiamy w serii Elektrykiem na Weekend, czyli Przez Świat na Trójfazie na YouTubie. Zatrzymujemy, zamrażamy całą infrastrukturę ładowania tak jak jest i szukamy sposobów wszędzie tam, gdzie inni widzą przeciwności. Szybka informacja, bezszelestny sklep, czyli pełny wypas do elektryka na stronie bezszelestni.pl. Znajdziesz oczywiście artykuły i wyposażenie związane głównie z ładowaniem aut elektrycznych. No i bezszelestne usługi, dlatego że nie wszystko ze sklepu ma tak po prostu wtyczkę do gniazdka. Wszelkie linki masz w opisie, wszystko znajdziesz na stronie bezszelestni.pl. Dzięki wielkie za dzisiaj, daj proszę znać jak Ci się podobało, jak Ci się podoba taka nieco bardziej lektorsko-prezentacyjna, podcastowa bardziej forma prowadzenia filmów. Bardzo zależy mi na Twoim zdaniu, dlatego że cały czas tutaj eksperymentujemy, szukając tego złotego środka, zwłaszcza dopasowując ten złoty środek do typu materiału, który widzisz, który publikujemy. Kontakt do nas, tak
czysto formalnie na końcu informując, taki główny, ogólny jest to mail kontakt@bezszelestni.pl. Jeśli potrzebujesz napisać w jakiejkolwiek sprawie, a głównie w jakich sprawach możesz pisać, znajduje się rozpiska tutaj, ale jeśli cokolwiek potrzebujesz, pisz śmiało, jesteśmy. Nikt bez prądu i nikt bez porady nie zostanie, niezależnie w jakiej sytuacji jesteś. A jeśli już wiesz mniej więcej, w jakiej kategorii potrzebujesz porady, to formularze kontaktowe są w poszczególnych kategoriach na stronie bezszelestni.pl. Tutaj w tych kafelkach pod każdym znajduje się autorski poradnik, przynajmniej w większości z nich, oraz właśnie formularz kontaktowy. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Daj proszę koniecznie znać, jak ci się podobało. Zostaw suba, zostaw łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, to zostaw oczywiście łapkę w dół. Koniecznie dwa razy dla pewności. Dzięki wielkie za dzisiaj. Do następnego. Cześć.